Moje lwiątka, dzień dobry, dzień dobry, kochane. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie na kanale Karty na Miłość i zapraszam Was na czytanie na maj. Maj, kochani, 2024 dla Was. Wybrałam talię tarocną, którą znacie mój ukochany Ciro Marchetti. Usiądźcie sobie wygodnie z karpy. Nie krzyżujcie rączek, nóżek, żeby energia z tych kart do Was przeszła. Kochani Maj, nie wiem jak wam kwiecień minął, ale mnie szybko. Przede wszystkim mam jeszcze spotkanie z wyjątkiem moim kochanym, zaległe, przynajmniej jak nagrywam, więc moje serduszko, kochane, na pewno jeszcze urodziny zrobimy. Ja, słuchajcie, musiałam przez tego mojego zęba przełożyć sześć spotkań z ludźmi, więc mam nadzieję, że wy jesteście zdrowi. Bo nie ma nic gorszego, jak ból zęba. No. Słuchajcie, koniec o mnie. Już wam się obróciła, więc e, słuchajcie, macie dwie karty. Obróciły się, więc idą. One chcą wam coś powiedzieć. I wiecie, co sobie zrobimy? Moje kochane lwiątka. Skoro wyszły dwie, to macie prawo wyboru. Czy chcecie pierwszą, czy drugą. Proszę uprzejmie. A ja wam potem odczytam. Jeżeli zobaczycie, że to czytanie powiecie, że nie czujecie tego, tak? Że nie jest dla Was. Możecie zawsze odsłuchać swojego ascendentu znaku księżycowego albo Wenus, jeśli pytacie o miłość, tak? Jeżeli do tej pory ktoś z Was nie umie tego zrobić, to ja chętnie służę pomocą skarby. U mnie w opisie też macie link do kalkulatora i ten kalkulator sam wszystko wszystko liczy. Um. Słuchajcie, zrobiło się szybko ciemno, ale ja sobie tylko zamknę okno, żeby mnie sąsiad nie podglądał. Dobra. O. Niestety tak to jest, jak się ma blok w blok. To potem jest kiepsko, nie? Słoneczka moje, kochane, jeżeli nie czujecie tego flow z tym czytaniem, sprawdźcie ascendent, w jakim znaku macie, sprawdźcie Wenus, Księżyc. Myślę, że któryś z tych do Was trafi, tak? Musicie mi wybaczyć krótkie czytanie, ale niestety mój stan zdrowia nie pozwala mi dłużej, bo po prostu który znak byłby pokrzywdzony i nie byłoby w ogóle czytań dla tych znaków dlatego postanowiłam dla każdego znaku zodiaku chociaż wyciągnąć troszeczkę w sferze finansów 6 monet macie jeśli chodzi o miłość też monety 4 monety ale zaraz wam opowiem co to znaczy i w zdrówku głupiec powiem wam powiem wam że musicie tutaj z tą odpornością popracować ale może po kolei w tle czytania 6 buław, 9 monet, ale i księżyc. Tu sobie zostały. Iku, jeku. Wiecie co? To zaczniemy od tych naszych kochanych aniołków. Wy, wy mi za ten. Um... Za taką wymianę energii, zostawcie lajka, like kochani, zostawcie komentarz, dobra. Kto tam może niech udostępni na swoje grupy. No to słuchajcie, jeżeli wybraliście kartę, tą z lewej ręki, tu gdzie jest bliżej lampy, to dla Was jest Izabela. I Izabela chce Wam powiedzieć, że tak, to jest właściwy czas, żebyście podjęli nową decyzję bądź jakieś wezwanie. Twoje nadzieje się spełnią, także bardzo serdecznie Wam gratuluję. Jeżeli wybraliście kartę drugą z prawej ręki, maja. I ta karta mówi, że nauka i edukacja pomagają ci osiągnąć życiowy cel. Możesz liczyć na pomoc aniołów. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Ja bardzo często dla siebie losuję właśnie tą maję. Nie wiem, czy wie, wiecie, czy Wam mówiłam kiedyś. Bardzo często, bo ja się, ja się na starość zaczęłam dużo uczyć. <laughs> no, dużo. Teraz potrzebuję, teraz czuję, że, że to, co sprawia mi przyjemność, co jest moją pasją, to muszę jak najwięcej, bo wiecie, że jestem samoukiem, więc chciałabym jak najwięcej tej wiedzy. Y no, dla siebie chłonąć. Bardzo dobrze w finansach, kochani. To jest ta karta, szósteczka monet. Bardzo ładnie nam się tutaj tło yy, czytania też, kochani, pokazuje. Także yy, wypłata jest za, za pracę, znalezienie pracy, rozmowa o pracę, otrzymanie. Czyli widzicie, my coś dajemy i coś otrzymujemy. Może Wam pokażę bliżej, tak? To jest taka um, tego typu karta. Bardzo ładnie. Nie bójcie się tego miesiąca, pieniądze na pewno przyjdą, na pewno dostaniecie. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, dofinansowania, pożyczki, zapomogę, stypendium. Um, może nawet nagrodę, może te też dostaniecie. Także bierzcie, idźcie do banku, gdzie tam dokaz zapomogowo-pożyczkowych, bo chcą Wam dać. Widzicie? Ja Ci dam. Tak? Także nie bójcie się. Jeżeli macie podział majątku, na przykład w rodzinie, to on będzie sprawiedliwy. Czyli wszyscy dostaną po tyle samo. Jeżeli będziecie, na przykład, dzielić napiwki, bo na przykład sobie gdzieś dorabiacie, wszyscy porówno. Nie ma tu, jest zachowana równowaga, nie ma tutaj, że jeden ma więcej, jeden ma mniej. Nie. Ale jeżeli poczujecie w miejscu pracy, że wasz pracownik, na przykład, wychodzi 10 razy na papierosa i nie ma go dwie godziny w ciągu dnia, no to zwróć uwagę, czy ty. Czasem nie za dużo mu płacisz, bo może on ciebie wykorzystuje, czyli od ciebie bierze, i jest ta nierównowaga, tak? Żeby. Zwrócić na to uwagę. Myślę, że lwy dostaną jakąś premię, jakąś nagrodę, jakiś zastrzyk, jakieś alimenty przed czasem. No na majówkę wam się przyda. Niektórzy mogą nawet i w zdrabkę coś wygrać. Niektórzy mogą otrzymać, tak jak powiedziałam, jakieś wsparcie. Może czekacie na mieszkanie, na, na przydział i będą potrzebne pieniądze na remont, nawet na wyjazd na majówkę. Te pieniądze się po prostu. Ja nie wiem, jak to się stanie, ale ja widzę, że Wy się tak ucieszycie, bo one po prostu z dnia na dzień, raz, dwa do Was przyjdą, i Wy się wcale o to nie martwicie. To jest to, że Wy się nie martwicie w ogóle niczym. Niczym się nie martwicie. Także, kochani, nawet jak pójdziecie, no w maju są te komunie, tak, czy śluby, nie wiem, co tam, jeszcze jakieś imprezy rodzinne. To ja Wam powiem tak. Aż mi teraz powietrze brakło, to ja Wam powiem tak, że sobie poradzicie, że będziecie mieli i żeby włożyć do koperty, i żeby potem żyć. Także nie bójcie się, wszystko, wszystko będzie dobrze. W miłości co czujemy. Nie rozwija się Wasz związek, stoi na tak jak stał, jest tak jak jest, chciałam powiedzieć. Przepraszam, źle się wysłowiłam. Powiem Wam tak, że z tej karty bardzo mocno czuć spokój. Czyli jeżeli jesteście w związkach, co tam się od czasu do czasu poprztykacie, ale jest okej, okay, jest okej, okay. nie ma szaleństw, nie szalejecie tak, żeby ktoś kogoś zdradzał, szalał, czy na przykład odchodzi, nie, nie, nie. Jest jak jest, więc jak było dobrze, jest dobrze. Tak? Nie kombinujemy. I wydaje mi się, że, że niektórzy są po prostu z tą kobietą czy z tym mężczyzną, po prostu z przyzwyczajenia, no bo nie ma nikogo, no bo tak, tak jest dobrze, a nie wiem co dostanę. Rozumiecie, że jestem, bo jestem, tak, ale nie robię nic w tym kierunku, żeby szukać. Nie ma tu wyznania uczuć, nie ma tu serduszek, nie ma tu uśmiechu. Może na majówkę zostaniecie w domu, na balkonie, na ogródku? Niektórzy się będą zastanawiać, nawet kochani, czy partner ich kocha. Czy czasem ta miłość się nie wypaliła jak świeczunia? Słuchajcie, ktoś też w związku może nie chcieć powiedzieć, że coś go boli. Ktoś może ukrywać, że w Waszym związku coś go boli, że coś nie jest takie i, i ta osoba to trzyma, nie chce o tym powiedzieć. Yy, można powiedzieć tak, że za, zachowała to dla siebie. Single, yy, przykro mi, ale muszę to powiedzieć. Yy, niektórzy sobie wybiorą osobę dla pieniędzy, dla prestiżu, dla wyglądu, dla. Bo ma mieszkanie, samochód, bo, bo jest osobą wyrachowaną. Ale raczej to nie będzie taki uczuciowy związek, czyli nie będzie tu szaleństwa, nie będzie tu. Ja nie wiem, ja, ja na razie tego nie czuję, kochani. Ja widzę, że każdy z Was chce być wolny, czyli albo to jest otwarty związek, Albo się spotykamy i potem będziemy decydować, co dalej robimy. Natomiast nie widzę takiego, wiecie, wow. Wow będzie na pierwszej radce i to może być wszystko, tak? Słuchajcie, w zdrówku proszę uważać na wszystkie choroby, te, które mają nasze dzieciaczki, czyli katerki, przeziębienia, grypki, wysypki, jeżeli nie mieliście na przykład w dzieciństwie odry, to teraz możecie złapać. Także uwaga, ale to też, kochani, karta, kiedy on stoi na tej kuli, że możecie się potknąć, wywalić. No i kolano zdarte. Uwaga na kończyny dolne w ogóle, dobra? Zwróćcie uwagę, patrzcie pod nogi, jak chodzicie. No ja wiem, że mi się fajnie mówi, bo ja sama chodzę jak ślimok, no ale. Czasami, wiecie, jak są w kafelki w kościele, nie? No, to niekiedy są źle ułożone, źle wypoziomowane i lecę przez pół kościoła. Naprawdę, już tak ostatnio miałam. Boże, kochane. A teraz tak mało ludzi w kościele, potem każdy widzi, kto leci, nie? No. Co ja wam jeszcze chciałam dać? Afirmacje. Afirmacje, kochani. Możecie sobie pisać, powtarzać, manifestować, przyciągać. Ja sobie kupiłam ostatnio zeszycik, sobie notowałam. Przez 30 dni pisałam tą y, afirmację. I słuchajcie, mi się udało. Wymanifestowałam. Dla Was piękna. Jestem unikalna i bezcenna. Proszę sobie powtarzać. Jestem dzieckiem stwórcy, dlatego wierzę w siebie. O, tak, tak. Są tutaj lwiątka, które nie wierzą w siebie, a ja z Wami rozmawiam. I macie sobie powtarzać, jestem unikalny i bezcenny. Jestem unikalna i bezcenna. Jestem dzieckiem stwórcy. Dlatego w siebie wierzę. Tak? Tak. Amen. Skarby, dziękuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że ze mną jesteście. Dziękuję za każdą łapkę. Za każde udostępnienie. Za kawkę, którą mi postawiliście. Za każde wsparcie kanału serdecznie Wam dziękuję, Aniołki. No i co, słyszymy się i widzimy niedługo, tak? Wszystkiego dobrego, Buziaki. Pa! pa.